A teraz policzę ci od 1 do 3. A na 3 łączysz się z pewną rodziną, ale z powodu cezury przeczytam ci nazwisko tej rodziny troszeczkę inaczej, ale zrobię to tak, że od razu będziesz wiedział, o jaką rodzinę chodzi. I powiesz mi, co odbierasz lub widzisz. Czyli 1, 2 i 3. I połącz się z rodziną R, 3 kropeczki, Fellerów. Co widzisz lub odbierasz? Wolałbym się nie łączyć z tą rodziną, ale dyskretnie popatrzę z daleka. Robiłbym się widzialny tylko dla esencji. Lepiej nie mieć do czynienia z tą rodziną. No i co widzisz? Jest tam dużo magii, dużo dziwnych energii, bardzo dużo założonych takich rytualnych energii. Jest w ogóle totalna dzicz na odwróceniu. Bardzo dużo jest bytów pasożytniczych. To jest cała taka, nie wiem, aglomeracja, konglomerat. Wygląda to na piekło. To jest miejsce, w którym ta rodzina przebywa? Tak, to jest ich jakby naturalne siedlisko. Czują się w nim dobrze. No. Jednakże to nie ludzie. A powiedz mi jeszcze więcej o tym środowisku. Co to za środowisko? To jest środowisko, które kumuluje, wymyśla i wytwarza energię antyżycia. Jest jakby myśliwym, które poluje na życie i stara się je niszczyć na każdym kroku. Czy to środowisko jest stworzone sztucznie, czy to jest naturalne środowisko ich? Jest to sztuczne, to jest najazd, to jest rozprzestrzeniająca się jakby zaraza energetyczna. A czy to jest to środowisko, czy to jest jakaś częstotliwość, czy to są jakieś urządzenia, czy co to jest? To jest wszystko naraz. I częstotliwość poprzez urządzenia, częstotliwość poprzez wypowiadanie odpowiedniej mantry słów i częstotliwość samej wibracji istnienia. A czy samo nazwisko tej rodziny niesie ze sobą jakąś wibracją? Tak. Wibrację? Jaka to jest wibracja? Na nazwisko jest nałożona magia, która ma wzbudzać podziw, szacunek i strach. I taką jeszcze służalczość dodatkowo. Kto założył tą magię? To oni ją generują na innych, żeby mieć z tego korzyść. Jaką korzyść? Właściwie tutaj wyświetla mi się natura. Bo natura dała człowiekowi wszystko.
co jest mu potrzebne do zaspokojenia jego najbardziej wyszukanych potrzeb i najśmielszych ambicji. To wszystko jest takie widoczne na co dzień, widać to najwyraźniej w takiej wynalazczości lokalnej u wielu ludzi. I tutaj widzę na przestrzeni czasu, że pewnego razu znalazł się, nie wiem, to jest takie coś jak przedstawianie, jak jakiś mędrzec, że pewnego razu znalazł się mędrzec, Erfeller, który zdecydował, że teraz to on będzie rządzić naturą i będzie rozdzielać jej zasoby wedle własnego uznania. I tutaj widzę, że te jego przekonania podzieliła tylko garstwa osobników, ale ta garstka stworzyła taką relację, system, zależność i to wystarczyło, żeby zmienić tak jakby bieg historii i spowodować zmiany w kierunku takiej zależności i takich systemów zniewolenia. Tak, to jest projekcja szalonego umysłu i jakby pakiet informacyjny najeźdźców ciemnych sił pasożytniczych, które się skumulowały w świadomości jednej istoty, którą teraz jakby ciężko określić, czy ona jest naturalna, czy ona jest zrobiona z różnych rzeczy. Natomiast rzeczywiście jest to szaleńczy pomysł, żeby wszystko, co naturalne i należące do wszystkich ludzi, zagarnąć i korzystać z tego, a innym tylko wydzielać. Od jak dawna trwa ten proceder? Oj, to chyba takie wcale niedawne okresy w dziejach. Ciężko to zobaczyć, bo to są takie czasoprzestrzenie nakładające się, ale na tej linii czasu to są jakby takie końcówki tak jakby wojen napoleońskich. W ogóle Napoleon miał coś z tym wspólnego, bo taka zawierucha dziejowa została przez nich wykorzystana jakby. I to jest ta sama istota, która, nie wiem, albo przedłuża sobie istnienie, albo istnieje i odnawia własną energię, albo tak jakby się klonowała, ale cały czas ta sama energia poprzez stulecia. A może się umie inkarnować w sposób odpowiedni. No, tak to wygląda. I to wtedy to zauważył, że może mieć kontrolę nad... Tak, któryś Erfeller zauważył, że jest kontrola, ponieważ to była rodzina, która praktycznie jest pasożytnicza, to zaczęli tworzyć pasożytnicze systemy zależności oparte na lęku i strachu, ale nie o istnienie, tylko o utratę.
Jakby ktoś, kto miał korzyści, bał się to stracić, a wobec tego jest uległy. I to poszło na bardzo grubo, bo tu jest jakby celem całej tej działalności energetycznej jest uzależnić, zaszantażować, uwikłać i zawłaszczyć. Ale zawłaszczenie jest na bardzo gigantyczną skalę, bo to jest zawłaszczenie wiedzy, zawłaszczenie mocy, zawłaszczenie wszystkiego, co takie jest lekkie i przyjemne i stworzenie przeciwieństw tego, co jest naturalne. Mówiłeś o tym, że inkarnuje i tutaj chodzi o to, że nie ma kasowanej pamięci? Tak, to jest. Aha, tak. Czyli o to chodzi, że ma cały czas ciągłość pamięci. Od ilu tak. wcieleń ma zachowaną pamięć? Nie wiem, wygląda to na jakby 17 wcieleń. Taka mi się liczba wyświetla. Plus jeszcze klony tej samej istoty z podobną świadomością. Nie wiem, jak to ci opisać, bo ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem, żeby jakby atom istniał w dwóch miejscach jednocześnie. Nie? A świadomość tych klonów jest szczątkowa, czy to jest taka całkowita świadomość? Klony mają świadomość jakby zbiorową. Nie wiem, to tak jakby, tak jak ja bym miał cztery klony, które jakby łączą się świadomością i współpracują. Aha, no sprytnie, dość ciekawie. Tak. I to tak jakbym miał, nie wiem, przyjechał do ciebie i założył ci pluskwę z kawełą, ale swojego rodzaju pluskwę, która też i podgląda, ale też i oddziałuje energetycznie. I te klony mają za zadanie być w różnych miejscach, mogą się różnić ubiorem, ale energetycznie to jest tak jakby to samo, kurde. To niezły patent jest. Jestem w 10 miejscach naraz. I kumam to. I on wie o tym, że jest tak, powiedzmy, rozsiany. Ta jedna osoba jest tak rozsiana i że współpracuje ze sobą. To jest bardzo świadome, tak? O to nie, chodzi? To jest celowe i specjalne. Tak, tylko mi chodzi o świadomość. Jak ona w tym funkcjonuje, ta osoba? No bo to jest duże rozproszenie. Powiedzmy 10 klonów i każdy jest w innym miejscu. Teraz weź to ogarnij. Jak ona to robi? No, to kwestia jest rozszerzenia podświadomości. Albo inaczej. To jest kwestia nauczenia się przetwarzania podświadomości w świadomość. Ale to jest możliwe, bo my to możemy robić. My możemy bardziej być świadomi niż podświadomi, tylko nie wykorzystujemy tego. Czyli to jest dla nas również dostępne. To nie mówię o klonowaniu, tylko o połączeniu świadomości z podświadomością, tak? Tak. Dobrze. I jaki? No? Bo to tak jakby rozszerzona świadomość potrafiła takie rzeczy robić, że możesz być świadomością w kilku miejscach, a poprzez wiedzę i technologię, oczywiście innym niedostępną, oni potrafią nawet to zrobić w fizyczności. Nie? Czyli rozprzestrzenić świadomość poprzez, nie wiem, pojazdy, typu ciało, albo pojazdy typu jaszczurka. Tak mi się też wyświetla. Czyli to nie jest tylko dla istot ludzkich, tylko dla innych również też.
Znaczy, to jest ukradzione od możliwości istot ludzkich, człowieka prawdziwego z iskrą stwórczą, bo to nie jest ich wynalazek, tylko oni potrafią tym zarządzać. Dobrze, a jakie wspólne cechy charakterystyczne dostrzegasz w DNA różnych członków tej dynastii Fellerów, powiedzmy? Fellerowie, oni mają dużą wiedzę, wykorzystują świat nauki, który uzależnili od siebie, i świat takiej wynalazczości, który uzależnili od siebie, i oni to kontrolują. I właśnie mnie odcięli. No dobrze, doenergetyzuj się. Powtórz mi pytanie. Dobrze. Jakie wspólne cechy charakterystyczne dostrzegasz w DNA różnych członków tej dynastii? Tak. DNA. Bardzo dużo. Tak, to jest bardzo duże podobieństwo. To nawet jest kopiowane DNA i to bardzo świadomie i celowo. I tu jest nawet na takiej zasadzie, że gdyby któryś osobnik, bo ja ich nie mogę nazwać ludźmi, i któryś osobnik odstawał, to i tak są w stanie mu to DNA wygenerować takie, żeby był bardzo podobny, podobnie myślący, podobnie działający i podobnie szkodzący. Jednakże. Czyli jest tam wolna wola ograniczona, tak? Tak, ale to jest za zgodą, bo jest to bardzo gigantyczna korzyść. Nie? To znaczy, jest to troszkę przerost formy nad treścią, bo aż tyle to nikt nie potrzebuje. Natomiast tutaj zamiast serc to jest, nie wiem, nawet to jest czarna dziura. Ile bym nie dał, to i tak bez się pójdzie w nicość. Takie totalne nienasycenie jest takie. A jak wygląda ciało emocjonalne takiej osoby z tej dynastii? To ciało emocjonalne albo jest z innym ciałem zespolone, albo jest zlikwidowane, bo tam są. Tam nawet nie ma za bardzo emocji. Tam są po prostu takie czyste kalkulacje i chyba tylko świadomość posiadania jest czymś cennym, ale tam nawet nie ma uczuć i emocji. To jest jakby wyłączone albo coś, co zostało przetransformowane na coś innego. A ciało tak zwane seksualne lub kreatywne inaczej? Mówiąc, jak wygląda? Nie wiem, ale ja nie widzę tego ciała i tych energii, kreacji. To jest wszystko pasożytnicza kradzież. To nie są istoty stwórcze. Tylko dobrze, a wykorzystujące. Tylko odtwórcze. Tak, to wykorzystują twórczość, ale na własną korzyść. I jeszcze twórczość wykorzystują przeciwko twórczości. Niezły miszmasz. A jak wygląda ciało mentalne? No jest jakby rozrośnięte to ciało mentalne. Takie. No mental jest spory. No. Ale to taki. Jakby był sztucznie stworzony. Taki jakby. Nie wiem, władczy królewski, taki nieznoszący sprzeciwu, taki jakby niezauważający czegoś, co istnieje na zasadzie takiej, jakby ciało mentalne depta inność. To ma być tak, jakby to oni mieli rację, to ich racja jest najracjejsza.
I tu nie mam ani grama sprzeciwu możliwości. Nie istnieje coś takiego jak nie ich. I oni tak jakby, to jest jak sieć pająk. Sieć pająk. Takie to się rozrosło, na wszystkie dziedziny zaczęło to działać, to ich to takie. Tylko że to nie jest ich pomysł, tylko to jest pomysł natury, ale oni ten pomysł wykorzystali przeciwko tej naturze. To jest celowe psucie i celowe generowanie niskich energii. W ogóle wszystko, co służy zdrowiu, wszystko, co służy radości, jest, znaczy ma być nieustannie likwidowane. Generowane mają być tylko niskie wibracje poprzez wszystko. Jedyne, na co nie mają wpływu, to sama przyroda. Oni mogą ją niszczyć, ograniczać, ale tu nie mogą z nią nic zrobić, ani zmanipulować. No, ale my też jesteśmy przyrodą. Wobec tego no, nieustannie muszą działać, nieustannie próbować. I to się nie że dzieje się, że oraz zrobią i zbierają owoce i efekty. To muszą nieustannie na to oddziaływać, bo inaczej się odrodzi. Aha, mają dużo pracy. No tak, ale mają też i ludzi do pracy. Oni tylko jakby to kontrolują świadomością i jeżeli jest taka korzyść świadoma, to wszystko jest dla nich ok. Natomiast jeśli coś się dzieje, to strzelają z armaty do komara. Bardzo są radykalni, bo są na nieustannym lęku. I to takim na grubo. Ten lęk. I poprzez ten lęk są bardzo czujni. No tak, ale coś takiego jak miłość, radość, współczucie, to są nieznane im energie. No to jeżeli oni są na lęku ciągłym, to generują energię lęku. Czy jest ktoś, kto pobiera od nich tą energię? No tak, tak jak wspomniałem na początku, jest to cały konglomerat takich istot ciemnych. Mogłem to zobaczyć w postaci, nie wiem, tyglu takiego, jak coś tak na zasadzie piekła. Dużo tego, jeden zależny od drugiego, jeden drugiemu kradnie, jeden drugiego poniewiera. I jest to takie chyba umownie nazwane zło w czystej postaci, gdzie tam nie ma od nikogo dobrych energii, tylko jeden drugiego krzywdzi nieustannie. I krzywdzony krzywdzi i generuje tą krzywdę. Nie? Niestety się to rozrasta jak zaraza na wszystkie dziedziny, w których ludzie uczestniczą, taki prawdziwy siskro. Ci ludzie mają być stłamszeni, zmęczeni, spowolnieni i odcinani od własnych potrzeb. Bo inaczej skończy im się to, co zdobyli. Zrekonstruuj naturalną formę ich esencji i sprawdź, skąd pochodzi. Nie wiem, to jest takie styczność z ciemnością. A raczej to jest coś w rodzaju takiej przypadkowej anomalii. A jest tam coś takiego jak chociaż odrobina ludzkiego DNA, czy nie ma? To odrobina ludzkiego DNA jest taka, żeby była tylko tyle, żeby byli podobni do ludzi, chociaż oni mają taką specyficzną urodę własną. No tak, ręce, nogi, tułów, głowa, uszy, nos, oczy, wszystko się ma zgadzać, natomiast to troszkę widać, że to jest nienaturalne. A ta esencja, jak ona wygląda? To proszę panią, to nie jest esencja, tylko to jest jakiś sztuczny twór.
To tak pochodzi z takiej jakby z cienia istnienia. Gdzieś, gdzie wytworzyła się jakaś anomalia, która zyskała świadomość, albo ktoś tej anomalii nadał świadomość i ona jest jakby rozprzestrzeniającą się energią, która również tu w fizyczności manifestuje się poprzez oddziaływanie na krzywdzie. A ile ich, tych ich jest? To jest na zasadzie antyżycia, po prostu. A to już w którejś sesji było coś o tym, o antyżyciu i anomalii. Tak. Tak, bo oni stamtąd pochodzą, to nie mają nic wspólnego z ludźmi prawdziwymi. A ilu ich jest z tych członków tej dynastii? Wiesz co, ciężko ich policzyć, bo albo to mogą być takie podobne klony, albo podobne istoty. No, jest ich garstka. No. To są taka. Oni się oni to lubią nazwać, że to jest taka elita, no taka niewidzialna dla świata. Czy ciemniaki nazywają siebie samych elitą? Pasożyty nazywają siebie elitą. Bardzo ciekawe. No, nieźle. Dobrze, jaka przyczyna ezoteryczna? Nie, to jest nasza wina. To jest nasza wina ludzi, którzy mając moc myślenia, kreacji, stwarzania i łączenia kropek, czyli moc rozumu, my, owszem, mamy ją ograniczoną, tą moc, poprzez zewnętrzne rzeczy typu chemikalia wszędzie, ale jest poprzez satelity na Ziemię jakby puszczana energia lenistwa. To tak wygląda, że to jest lenistwo. Takie lenistwo na zasadzie braku potrzeb, takich akceptacji nawet czegoś niechcianego. To jest sztuczna fala. I tą falę mogłyby jakby wyeliminować prawdziwe dźwięki harmoniczne przyrody, ale przeważają dźwięki nieharmoniczne i ludzie po prostu jakby nie kumają tego, bo są rozleniwieni. A ty nie chce im się poszukać i sprawdzić, o co tu chodzi. Z tego lenistwa, tak? Znaczy ja to nazywam lenistwem, ale to tak naprawdę jest energia ograniczająca, udająca lenistwo i jest to jednak sztuczne po to tylko, żeby unieruchamiać i spowalniać. No. Wiesz co, te badania naukowe, które oni pozlecali i wykorzystują teraz dla siebie, typu zarząd zasobem ludzkim, telepatia, oddziaływania fal elektromagnetycznych, nie wiem, rozwój roślin, wpływ elektromagnetyzmu i antygrawitacji, to oni to zawłaszczyli i korzystają z tego. Tak. I tutaj jest jakby z grawitacją Zamatocha, ponieważ nie ma informacji powszechnej, na czym polega ta grawitacja i jest jakby usuwana wiedza i wynalazczość na bieżąco. I systemowo, i punktowo, które polega na tym, że nawet jak ktoś stworzy jakiś wynalazek, to oni i tak przyjadą i to zniszczą, i zniszczą ślad po tym. Wobec tego wynalazcy, no jakby wynajdują bardzo podobne rzeczy co rusz, bo ta wiedza jest w polu świadomości, ale jest to tępione i gnębione tak jakby
systematycznie. Nie? I tutaj taka uwaga, że ta grawitacja jest jakby punktem zero, tą energią punktu zerowego, inaczej zwaną eterem. Aha, bo to jest punkt, energia punktu zerowego, to jest po prostu eter. Tak mi się to wyświetla. I z tym eterem można robić wszystko, bo to jest taka energia, którą można użyć do wszystkiego. I oni to używają przeciwko nam, bo jesteśmy zbyt mocni i potężni. To chodzi na to, że oni przeciwdziałają na zasadzie prewencji. A jaka przyczyna ezoteryczna sprawia, że ta rodzina są jedną z najpotężniejszych i najbogatszych rodzin na naszej planecie? Przyczyna ezoteryczna. Ja dalej mam problem ze słowem ezoteryka. Tutaj mam takie pytanie, no czytam. Grzecznie. Ja po prostu nie wiem, co to jest ezoteryka. Mi się to w ogóle. Dobrze, co ci się. Co ci się a jakieś blisko znaczne słowo? No to dobrze, to przyczyna energetyczna. Że ta rodzina jest jedną z najpotężniejszych, najbogatszych rodzin na naszej planecie. Ona nie jest jedną z najpotężniejszych, tylko ona jest po prostu najpotężniejszą, bo to jest jakby siedziba pająka, który rozplótł pajęczynę i energię rozprzestrzenił na wszelkie dziedziny aktywności ludzi, zawłaszczając to i sterując tym i manipulując. Już sam pomysł wynalezienia pieniądza jest czymś, co można nazwać siecią łowczą, bo pieniądz należy do nich. To czyli oni pieniądz, tak, użyli. Jest ich wynalazkiem, tak? Tak. Czyli jak, czy zawłaszczyli ten pieniądz? Czy wymyślili? Nie, to jest ich, znaczy to nawet nie jest ich wynalazek, tylko to jest jakby ukradziony pomysł, zmanipulowane coś, co było ok. No. Ale oni to użyli dla własnych celów i w celu, nie wiem, skorumpowania życia. A jak oni to stworzyli na planie energetycznym, że są tak potężni? Jak to się zaczęło? No, zaczęło się manipulacją, zaczęło się czymś bardzo ciemnym i ciężkim, bo sprzeciwiające się istoty były natychmiast eliminowane. Na zasadzie szantażu i uzależnienia i takich jakby przedstawienia fałszywych korzyści niektórzy się godzili na współpracę, a tak naprawdę wpadali w sidła zależności i takiej no, niewolnictwa dla nich. A czy oni potrafią odczuć coś takiego jak sympatia czy lubienie w ogóle kogoś, kogokolwiek? Wygląda na to, że albo nie mieli tego w ogóle, bo to jest nieznana dla nich forma energii, albo zostało to na przestrzeni czasu liniowego stłumione, albo przetransformowane no, w coś innego. Nie, oni czegoś takiego nie odczuwają. To nawet litość jest dla nich obcą energią. Oni tego nie rozumieją nawet, że można być współczującym, pomagającym i mieć jakby takie akceptację i zrozumienie. To są dla nich energie nieznane chyba, tak? Raczej tak. Takie
Nie widać w ich polu w ogóle śladów czegoś takiego. A jak oni czują samych siebie? Czyli taki jeden członek z tej rodziny, jak on sam siebie odbiera, odczuwa? Jak kogo? To jest chyba na zasadzie takiej iluzji i przyzwyczajenia do wielkości. Nie? Im się nawet nie chce, im się nawet nie chce wychodzić na światło dzienne. Utrzymują wszystko w gigantycznej tajemniczości, ale poprzez ten lęk i strach pilnują swojego i tego, co posiadają, wypuszczając albo nieprawdziwe informacje, albo zmanipulowane informacje, albo w ogóle takie opowieści dziwnej treści na własny temat. To, że oni są rodziną najpotężniejszą, to jest to program narzucony ludziom. Oni nie są rzeczywiście potężni, tylko udają potężni. Dobrze, a jakie są najważniejsze projekty Fellerów i ich cele? Utrzymać kontrolę nad innymi istnieniami. I celem jest jakby coraz większe uwikłanie i kontrola, ale tak naprawdę jest podłożem tego wszystkiego jest ten lęk i strach. Oni są w gigantycznej panice i już na samą myśl, że mogliby nie mieć tego, co mają, to tworzą się gniewni i radykalni. A jak to wygląda z ich perspektywy? Czy ich czas dobiega końca? Czy oni to widzą? Że ludzie się budzą i zaczynają rozumieć, co się dzieje? Myślę, że tak. Oni sobie zdają z tego sprawę i ich dzieła typu banki chwieją się. Po prostu kończą się jakby zasoby, no. Takie, z których oni korzystają. Znaczy przejęli. Uzależnić, uwikłać i zniewolić. No to jest ten plan. A jakie relacje, relacje jakiej natury łączą tą rodzinę z Białym Domem? Biały Dom jest pod kontrolą, to jest taka szopka i przedstawienie. Nie, to są ludzie, którzy albo się godzą świadomie na korzyści kosztem sumienia, kosztem karmy, którą mogą przerzucić na kogoś innego, albo ludzie, którzy zostali przestraszeni, a poprzez lęk i strach można nimi manipulować i na nich oddziaływać. Oj, to jest na grubo. To są. No, właśnie widzę, że to są. Tak, to jest tylko teatr i udawanie. Na nasze potrzeby, tak? Znaczy tak, no polityka to też jest ciemna strona energii. A jakie relacje łączą tą rodzinę z rodziną R, trzy kropeczki, Shieldów? Coca-Cola i Pepsi-Cola to jest ten sam właściciel i to widzę, że mi się to przedstawia bardzo podobnie. R. Feller i R. Shield. Nie wiem, czy to nie jest tak samo Pepsi-Cola i Coca-Cola należąco do
tego samego właściciela, troszkę inaczej się nazywa, tak dla zmylenia przeciwnika. Nie? Rozumiem. Dlaczego jeden z członków tej rodziny, którego imię zaczyna się na L, poświęcił ostatnie dekady swojego życia na ujawnianie prawdy o UFO? Widzisz to, czy powiedzieć to inaczej, żebyś zrozumiał? Nie, widzę to, ale to jest to stary numer, to jest stara ich metoda, odwracanie uwagi, a za kulisami się dzieje to, co oni chcą. Sztuczka magika po prostu. Będę tutaj o UFO, robi się sensacja, każdy się interesuje, a za kulisami dzieją się rzeczy na co dzień niewidzialne, bo nikt tego nie chce. No, informacje o UFO, trzeba by je zobaczyć, to UFO. Wtedy można by stwierdzić, czy ono jest, czy nie jest, bo to mogą być ziemskie wynalazki nazwane UFO, a mogą też być chłopaki z kosmosu, z dziewczynami z kosmosu. Bo mamy, że tam też są jakieś fajne dziewczyny, no, którzy tutaj coś mają, jakiś interes i przylatują. Natomiast sama informacja o UFO ujawniana, no to ma służyć za takie wydarzenie, ujawnienie, dzieje się, sensacja, wszyscy się skupiają na tym, a za kulisami robimy swoją robotę. Oczywiście z krzywdą, bo to są pasożyci, zapomniajmy. A jaki widzisz związek tej rodziny z medycyną? Ogólnie, jaki wpływ miała ta rodzina na medycynę? Medycyna jest ich pomysłem. Właśnie mi przychodzi pakiet informacji, że coś, co miliony lat leczyło, a nazywa się natura i przeróżne roślinki, zostało w bardzo krótkim czasie zastąpione przez coś, co jest sztuczne, nieprawdziwe i mające za zadanie kontrolę, spis, uzyskiwanie coraz więcej wiedzy o coraz liczniejszej populacji ziemian. Natomiast jest to swoistego rodzaju biznes, chyba największy, i nastąpiło w pewnym momencie połączenie biznesu medycznego z biznesem żywnościowym. No, jakby wyświetla mi się efekt Ebnera, czyli wpływ elektromagnetyzmu na rozwój życia. I skonstruowanie coś, co się nazywa antyżycie, udające życie, czyli tak zwane życie zmodyfikowane. Życie zmodyfikowane, czyli to GMO, jest antyżyciem. A czy oni mają coś wspólnego z chemią w medycynie? Oni to wymyślili. Tak, bo medycyna akademicka jest uzależniona od finansów, a oni są finansem i sterują tym wszystkim. I to naprawdę na tak gigantyczną skalę, że nic się nie wydostanie bez ich wiedzy. Oczywiście są wyjątki i niech one będą dalej, bo
na szczęście nie mają kontroli nad całością w 100%. Czy osoby, które pracują w medycynie, pełnią różne ważne funkcje, są świadome tego, co się dzieje tak naprawdę? Na wysokich stopniach decyzyjnych wiedzą, ale są to istoty uwikłane albo ukradzione ze okradzione ze świadomości, albo istoty, które zapomniały, co to jest. Etyka zawodowa, coś w tym sensie, tak? Nie, trochę nawet na grubiej jest. Zapomniały, jak być człowiekiem. Aha. A taki przeciętny lekarz? Założenie jest bardzo dobre, a później w praktyce okazuje się, że to nie tak wygląda, jak... Jak się spodziewali ci lekarze, tak? Tak, ale już takie zależność i uwikłanie i styl życia, ono powoduje, że tkwią w tym. Ale okazuje się, że to jest jakby skrzywdą dla nich samych, bo sporo lekarzy nie jest w stanie spojrzeć sobie w lustro i chorują, umierają, niszczą z siebie samych, żyjąc w takiej niezgodzie z własnym istnieniem. Można im współczuć. A jest takich troszkę obudzonych lekarzy? No tak, i oni czekają na to, aż się system zachwieje i runie. Bo to okazuje się, że można wszystko kontrolować poza taką sieć zależności zwaną systemem. Nie? No. A czy ta rodzina ma jakiś plan awaryjny, gdyby to wszystko zaczęło się chwiać? Są bardzo radykalne tylko z jednego powodu. Nie mają gdzie uciec. Nie mają żadnego planu awaryjnego. Tkwią w tym wszystkim. I są coraz bardziej agresywni i zawłaszczający, bo nie mają innego wyjścia. Czyli kieruje ich strach, a nawet panika, z tego co zrozumiałam. Tak. Gdyby istota ludzka odczuwała taki strach, uciekłaby z życia. To nieźle. Chcesz coś od siebie jeszcze dodać? Nie, dziękuję, bo chyba branie się w tym to jest no, przykre przeżycie. A gdybyś jeszcze zlokalizował, czy w naszym na przykład, właśnie na jakim terenie naszej przestrzeni ziemskiej jest najwięcej członków tej rodziny? Wiesz co, tak naprawdę to nie jest jakiś punkt jeden, to macki sięgają wszędzie. Nie wiem, są nawet w kosmosie te macki. Na orbicie niskiej, średniej, wysokiej. No, to się bardzo rozprzestrzeniło i kontroluje, ale dobra, informacja jest taka, że kontrolować muszą nieustannie, ponieważ w każdej chwili może im się to wymknąć spod kontroli i
I tu już jest nasze jakby zadanie, żeby stwarzać sobie lokalne oazy spokoju, które poprzez zbiorową nieświadomość będą oddziaływać na innych, którzy zrobią podobnie, bo będzie im się to podobało. Czyli mamy swoje własne oazy tworzyć, które są na naszych warunkach i nam sprzyjają, tak? O to chodzi? Tak, tak. A nie na ich warunkach. Coś, to tylko jedna z możliwości, ale takie sioło wiejskie w naturze ze starodrzewami, gdzie te drzewa mają energię i pamięć setek lat, no oddziałują korzystnie na istoty ludzkie prawdziwe. No. Natomiast miasta są pułapką. I tak, miasta się rozrastają, bo jest łatwiej jakby oddziaływać i kontrolować. A czy oni mają coś wspólnego z projektami miast, z taką aglomeracją miejską? Mają, ale to też jest iluzja i takie pod pozorem wszystko w jednym. Jest sieć łowcza, że blisko do pracy, tylko po co pracować jak niewolnik. Że jest jakaś rozrywka, że kino, że knajpa. A nie bardzo jest kiedy z tego korzystać i czym korzystać, ponieważ większość naszych... Nawet to jest iluzja i program taki społeczny. No nie wiem, no, ja bym się wolał napić w takim ogródku i zaprosić fajnych ludzi, niż latać do knajp. Albo po piwo za złoty 70 do Biedronki. Tak, gdzie w samej Biedronce są oddziaływania urządzeń zniewalających. No i samo piwo jest tak bardzo szkodliwe, że nieekonomiczna cena zmusza nas do przypuszczania, że oni dokładają do tego piwa, żebyśmy je pili i chorowali. Czyli to piwo jest jakoś zmodyfikowane, bo normalnie piwo nie jest szkodliwe. No nie, bo to jest napój piwopodobny niestety. Aha, czyli to już nawet nie jest piwo. Dobrze. Zaczęliśmy od jednej z najpotężniejszych rodzin na świecie, a skończyliśmy na piwie. Na jednym browczyku, tak, z Biedronki. Tak, za złoty 70. Dobrze. Dobrze, tak. Także tak, uciekajmy do natury. Bo zdrowie, zdrowie jest biznesem. Mhm. I są lekarze to urzędnicy medyczni, tak, bo system ich tak stworzył. No i to jest jakby ministerstwo choroby, a nie zdrowia, bo tu się chorobę generuje. Po to, żeby biznes był i po to, żeby ludzie byli osłabieni i zajmowali się nie rozwojem osobistym, tylko cierpieniem i chorobą. I chorowaniem i dążeniem do zdrowia. Tak. Ciągłym. Dobrze. Dobrze, masz jeszcze coś do dodania? Już chcę uciekać od tych osobników. Dobrze, to bardzo dziękujemy wszystkim za obejrzenie i my stąd już uciekamy. I ja będę wyłączać. Pożegnaj się. Dziękuję i dbajmy o siebie. I o siebie wzajemnie. Tak, i życzymy wszystkim dużo radości i przebywania w naturze. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim
i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Ciao. Ciao.